pobierz aplikację TVP Sport i oglądaj wszystkie transmisje w najlepszej jakości. Linki do sklepów znajdziesz w opisie. Nie wiem, mamy... Striker, grappler, a ja powiem to, co kiedyś Andrzej Janisz. Mamet to jest duch walki, niesamowite jest to, co tutaj zrobiłeś, Mamet. Słuchaj, no to ja powiedziałem w ringu, w klatce. Naprawdę było fajne przygotowanie, byłem głodny. Wróciliśmy totalnie do tego, żeby bawić się tym wszystkim. Jeżeli ktoś mnie obala, to obala. Pracuję z dołu, czułem siłę bardzo mocno. Jak wchodził w zapasy, myślałem, że coś bronić, no nie, bez szans. Leciałem jak piórko. Natomiast w parterze czułem siłę. Czekaj. Jezus Maria. Petarda. Słuchajcie, i czułem na początku, że próbowałem stać, próbowałem coś robić. Wiedziałem, że muszę poczekać, bo no niestety czułem, że puchnie. Że trzymał mocno, już widziałem te mięśnie spuchnięte. I jak już w drugiej rundzie byliśmy, no to już Aslan krzyczał, teraz już możesz wstawać. Wstawałem, czułem, że już ten moment, drugi raz jak rzucił, to już czułem, że czułem oddech jego i ciężkie mięśnie już. Ja bym chciała wrócić na chwilę przed pojedynkiem. Widać było na prezentacji twoje wzruszenie i to, że próbowałeś powstrzymać jednak te łezki. Już jestem stary, sentymentalny. I tyle, no. Wchodzę, nie wiem czemu, widzę tych ludzi, którzy tyle lat byli ze mną. To jest dla mnie indywidualna, bardzo czuła sprawa, gdzie byłem w różnych sytuacjach. Nigdy nie odwrócili się ode mnie kibice. Nigdy się ode mnie nie odwrócili, byli ze mną. Wierzyli we mnie w moich prywatnych sprawach, w walkach, gdzie przegrywałem, byli ze mną. Dlatego jak wychodzę dzisiaj, chce mi się dawać się wszystko. I jakby i wychodząc, widząc ich, nie mogę się nie wzruszyć, po prostu nie mogę tego powstrzymać. Jak wychodzę, się wzruszam i już idę wtedy spokojnie do klatki. Mamet, zacząłeś od tego, że wróciliście do tego, żeby się tym MMA bawić, żeby to przede wszystkim była zabawa i ja się tak zastanawiam, czy ta pierwsza obrotówka w pierwszej rundzie to nie był trochę efekt tego. Na zasadzie przed walką ja patrzyłem na Janka Błachowicza, zaraz też do tego przejdę, na ile słyszałeś jego wskazówki, bo on ciągle pokazywał, żeby pracować prostym, żeby dystansować. Tak, no to wszystko jest jakby... Bardzo dobrze mówił. Słyszałem go cały czas, prostymi. Ale no chciałem pozaskakiwać trochę, pobawić się tym. No i tyle, no gdzieś tam... W ogóle olałem, że będzie w nogi wchodził, wrzucał mną. Chciałem po prostu, tak jak kiedyś z dołu pracowałem, z góry pracowałem. Tak jak powiedziałem przed walką, pamiętacie? Ja nie będę unikał ani parteru, ani stójki. Będziemy robić MMA. Co powiedzieli trenerzy po pierwszej rundzie? Bo już pod koniec pierwszej rundy Szymon Bońkowski troszkę taki poirytowany powiedział: kurczę, już ma nie kopać tych obrotówek, prosta robota. Co powiedzieli w przerwie? Ma już przestać kopać obrotówki i tak dalej, pracować prostymi kombinacjami. A co zrobiłem? Zrobiłem to coś jeszcze raz? Nie zrobiłem? Już było. No i trochę się zagapiło, znaczy zapędziłem. Może to jest efekt wspólnych treningów z Arturem Szpilką, bo on też lubi zaczynać walki albo od Superman Punch, albo coś w tym stylu. Możliwe, że wpływ. Muszę do lekarza iść. Dobra, no co, koniec? Nie, jeszcze. Jeszcze, no nie, dobra. Pytacie. Moment, kiedy pojawiły się te pierwsze takty, to publiczność oszalała. Wróciłeś do tego, z czego jesteś znany. No widzę właśnie, widzę. Taka energia, ja mówię, nareszcie. Jestem tam, gdzie chciałem być. Czuję się znakomicie, wychodzę i się bawię razem z kibicami. Twoją walkę z Adrianem Bartosińskim bacznie obserwował Paweł Pawlak. To teraz walka z Pawłem Pawlakiem, to cię interesuje? Mnie teraz interesuje odpoczynek. Zrobiliśmy robotę całym moim teamem, całą moją rodziną, wszystkimi moimi kibicami. I teraz odpoczywam. Nie wiem, co dalej będzie. Nie wiem, kiedy będzie mi się chciało po prostu. Chcieliśmy tą walkę przełożyć z Pawlakiem. Zależało na tym, żeby wystąpić na KSW 100. Zrobiliśmy walkę tą, ale nie wiem, kiedy wrócę. Naprawdę nie wiem. Ja mam wrażenie, że ty czasami bijesz się z myślami, że gdzieś z tyłu głowy masz tą emeryturę, żeby odstawić rękawice na kołek, no ale jeżeli pokonuje się młodego wilka, niezwyciężonego double champa, no to te wszystkie plany można odstawić. Zobaczymy. Na razie byliśmy tutaj, zrobiliśmy to, dzięki Bogu. I daję ciebie odpocząć.
To jeszcze zapytam tylko, czy decydujący albo bardzo ważny głos w Twojej następnej decyzji, następnych ruchach będą mieli kibice, bo mówiłeś o tym, że to kibice tak naprawdę gdzieś zaczęli podsuwać pomysł walki z Tomkiem Adamkiem, to kibice też... Nie, bo ja to rzuciłem ten temat. Zawsze pytam kibiców, gdzieś tam swoje myśli mam i dzielę się z nimi i patrzę, czy oni wspierają mnie w tym. I idziemy w tym kierunku wspólnie z moim teamem, z kibicami. Mam ten kontakt, dobrze, że mam taki kontakt z nimi. Jeżeli będzie kolejny jakiś pomysł, to rzucę i zobaczę, czy wspierają mnie kibice, w tym pomyślę.